taką historię właśnie opowiemy, może nie tak przyjemną o królewnie, ale w naszym projekcie pod tytułem Teatr pod Wulkanem. Jak najbardziej podobało mi się pracowanie z tą grupą. Jest to mój pierwszy raz, ale bym z wielką chęcią zagrał tak jeszcze wiele razy. Chociaż pracowaliśmy tutaj z seniorami, to i tak lody zostały przełamane. Brałam udział właśnie w przedstawieniu Nawrócenie Diabła i cieszę się bardzo ze współpracy, cieszę się, że w ogóle przyszłam, odważyłam się, że dostałam rolę. Był to mój chyba taki pierwszy większy występ, pierwszy większy taki krok do aktorstwa, do teatru. Ja się trochę obawiałam, bo już mam swoje lata, ale młodzież wspaniała jest. Także bardzo miło. Nasza młodzież to jest w wieku naszych wnuków. Mogłyby być naszymi wnukami, ale potraktowali nas na równi, może tak powiem. Jakbyśmy były ich koleżankami, bardzo fajnie nam się z nimi pracowało. My z koleżanką występujemy w zespole Echo. To jest zespół ludowy, który śpiewa m.in. piosenki właśnie ludowe, oprócz tego biesiadne, inne. Ja występuję 8 lat, koleżanka też mniej więcej, natomiast pani Marianna bierze udział w Klubie Twórców Poezji Iskierka, więc pewne obycie ze sceną mamy. Na pewno sukcesem jest to, że udało nam się zintegrować młodzież z seniorami i naprawdę pewne rzeczy wyszły lepiej niż zakładałyśmy. Pojawiła się jakaś chęć do pracy dalej, do współpracy tych dwóch grup wiekowych, też jakieś nowe pomysły, wymiana doświadczeń z innymi realizatorami projektów w ramach Bardzo Młodej Kultury. Sieć faktycznie zaczyna działać. Może to są początki, ale myślę, że będzie dobrze. Zdecydowanym minusem jest zbyt krótki czas, jaki mogłyśmy poświęcić na pracę z młodzieżą, na pracę właśnie z seniorami, na zajęcia warsztatowe wprowadzające, no w naszym przypadku, do takiej konkretnej pracy technicznej, pracy głosem, ruchu scenicznego. Skoncentrowałyśmy się bardziej na tym, żeby wszystko zagrało fabularnie. Tego brakuje. W przyszłości uważam, że tego typu projekty powinny być rozplanowane nieco inaczej w czasie. Powinno być przeznaczony dłuższy odcinek na taką pracę techniczną, pracę praktyczną. Ta sala nie miała takiej frekwencji od bardzo, bardzo dawna. Grubo ponad. Zabrakło miejsc, ludzie stali pod ścianami, pchali się drzwiami i oknami i to naprawdę było fantastyczne, że było takie zainteresowanie.